Cześć, nazywam się Sandra. To jest drugi odcinek mojego programu autorskiego Tajemnice Historii. Uprzedzam, że to, o czym mówię, może urażać uczucia osób o konserwatywnych poglądach religijnych. W ostatnim odcinku zakończyliśmy na pytaniu, czy Jezus mógł przeżyć ukrzyżowanie. I właściwie przygotowując ten odcinek i materiał do tego odcinka, ja dziękuję Bogu cały czas, że jestem niezależna i że działam całkowicie niezależnie. I to, co robię, mogę robić w ramach własnego wydawnictwa, własnego magazynu, bo dzięki temu nie stoi nade mną żaden producent, który krzyczy: hej, ale tego teraz nie możesz powiedzieć, bo jutro stracimy wszystkich reklamodawców, a Twój program zejdzie z anteny. Uff. Ostatni odcinek zakończyliśmy na otwartym, kontrowersyjnym pytaniu dotyczącym tego, czy Jezus mógł przeżyć ukrzyżowanie. I teraz oczywiście mogłabym otworzyć ten odcinek, mówiąc Wam: tak, przeżył ukrzyżowanie, tak, stało się to, to i to i to. I przedstawić przed Wami różne wersje historii, które jest naprawdę milion, tak samo jak ścieżek w życiu, tak jak ścieżek wiary, religii i pozostałych. Ale chciałabym, żebyście wspólnie ze mną, rozpoczynając tę przygodę, kolejną część tej przygody, zaczęli myśleć w sposób, który otworzy też nam troszkę bardziej oczy, który spowoduje, że będziemy chcieli zrozumieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I że nie zamkniemy się w tym poczuciu, że my wiemy lepiej niż inni. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze chcę Wam na początku pokazać książkę, którą zdobyłam. To jest wybitne dzieło a propos Bliskiego Wschodu i tego, co się dzieje w ogóle w relacjach europejskich, światowych również, w kontekście historii Bliskiego Wschodu, krajów arabskich. To jest jedna z najlepszych książek, która już odczekała swoje, ma już ponad 40 lat i doczekała się już wielu światowych przekładów, ponad 40 w tej chwili. I w której autor na początku pisze coś takiego, że zawsze w historii znajdują się tacy, którzy muszą powiedzieć, że w imię tego, że próbują przerzucić swoją odpowiedzialność czy swoje ego ogromne, imperializm na inne narody, które są daleko wyżej rozwinięte kulturowo, historycznie nad nimi, muszą powiedzieć: a teraz do tych gorszych będziemy mówić tak, żeby nas zrozumieli, czyli manifestem siły, bo oni, ci gorsi, muszą się nauczyć. Ale teraz właśnie to jest ten początek, tak? I dzisiaj jadąc, żeby nagrać ten odcinek, zastanawiałam się, czytając tę książkę, którą już prawie całą zdążyłam przeczytać, ale oczywiście każdą książkę należy przeczytać 10 razy i znaleźć 10 innych źródeł, żeby dobrze zrozumieć to, o czym mowa. Tak samo jak z religią i z tym, o czym ja mówię w każdym odcinku. Szukajmy różnych źródeł, nie zamykajmy się, otwierajmy oczy szeroko i słuchajmy i szukajmy. Tutaj istotne jest właśnie to, o czym ja dzisiaj będę mówiła, o tym początku, o tym momencie, który powoduje takie uderzenie, taki moment, który jest zwrotnym elementem historii, który powoduje, że świat dzieli się na gorszych i lepszych i że z poczuciem absolutnej wyższości jedni przychodzą, żeby wymordować drugich albo żeby narzucić im swoją wiarę, swoją religię, swoją politykę, swój punkt myślenia. I wróćmy teraz do tego pytania, od którego ja właściwie zaczynałam ostatni odcinek i z którym zakończyliśmy też ten ostatni odcinek, bo to jest cały czas pytanie otwarte i prawdopodobnie na nie jeszcze przez kilkaset lat nie znajdzie się konkretna odpowiedź, dopóki nie znajdą się odważni, którzy zdecydują się odtajnić archiwa, źródła i materiały. Tym niemniej, czy Jezus mógł przeżyć ukrzyżowanie? No oczywiście naturalnie nasuwa się odpowiedź teraz sensacyjna i taka, która poprowadziłaby mój program i to, co ja robię od ponad 6 lat. No oczywiście tak, ale co nam to daje? Postawmy się teraz w sytuacji władcy imperium, imperium upadającego. Jest rok 312. Ja jestem cesarzem Konstantynem, wy jesteście teraz cesarzem Konstantynem, wielkim cesarzem, którego imperium całkowicie podupada, którego absolutna władza zdaje się kończyć. Macie pod sobą i cały czas macie świadomość, że dookoła was chodzą takie mrówki, które, tysiące tych mrówek, które mówią o jakimś tam Chrystusie, Zbawicielu, który rzekomo został ukrzyżowany i który zmartwychwstał, który nie wiadomo, co się z nim stało, który miał apostołów, uczniów, była tam jeszcze Maria Magdalena, święta Anna, jego matka, jego przybrany ojciec, był Duch Święty i pozostałe elementy, które absolutnie odbiegają od tej religii, która jest ogólnie przyjęta, od religii, która ma wielu bogów, która zakłada jakieś relacje, która jest ogólnie ugruntowana, tak? Która jest w miarę stabilna w tym momencie. No więc teraz macie do wyboru. Upada Wam ogromna imperialistyczna chęć podbojów, tak? Jesteście w tym momencie w kropce. No ale z drugiej strony macie ludzi, i naprawdę jest ich coraz więcej, którzy wierzą w to, że był Jezus, tak? Część z nich, bardzo mała część, zna historię, zna prawdę, wie, co się stało z Jezusem, ale większość tego nie wie. No więc
Przychodzi taki moment, w którym macie do wyboru. Albo wybiorę siebie i swoją chwałę wieczną, wiekuistą, albo poddam do dyskusji to, czy ten Jezus był, czy go nie było. Nawet nie to, bo to było wiadomo, że on był, bo skoro ludzie w niego wierzą, to znaczy, że on musiał być, tak, że to wszystko, co on mówił, no, musiało być dla nich i jest dla nich ważne, tak? Tylko jeśli przyjmiemy to, że Jezus mówił o miłosierdziu, o tym, żeby jeśli cię uderzą, nadstawić drugi policzek, jeśli masz majątek, to go oddaj ubogim i tak dalej, wszystko, co się łączy z tym, czego nas Kościół naucza później, to nagle się okazuje, że ten Konstantyn zostaje z niczym, tak? Że jego władza właściwie nadana przez Boga staje się władzą bezwartościową, tak? Że on nie ma prawa istnieć, funkcjonować. No więc co on robi? On w tym momencie myśli sobie myśli i mówi, coś trzeba natychmiast zadziałać. No więc przychodzi rok 312, w którym Konstantyn ma do wygrania albo do przegrania ogromną bitwę, arcyważną dla siebie. Więc co się dzieje? Na jednym z mostów, słuchajcie, nagle Konstantyn doznaje oświecenia, doznaje wizji. Mówią niektóre źródła, że to był jego sen, niektóre, że zaraz przed bitwą jechał przez most i zobaczył na niebie symbol, znak. Znak, który mówił mu in hoc signum vinces, w tym znaku, w tym symbolu zwyciężysz. Ten symbol i ten znak, teraz troszkę odsunę głowę, to jest właśnie chryzmon. Chryzmon, czyli monogram Chrystusa. Przypomnijmy sobie w ogóle, co działo się z chrześcijanami w takim początku w ogóle. Chrześcijanie byli piętnowani, byli mordowani. Ich historia to jest historia tragedii, absolutnego oddania się wierze w jednego Chrystusa, Zbawiciela. Oni byli po prostu traktowani najpodlej, jak tylko jest to możliwe. I nagle okazuje się, że Konstantyn doznaje wizji. Doznaje wizji w momencie, kiedy upada jego cesarstwo, tak? Kiedy on ma do wygrania albo do przegrania swoje bycie albo niebycie, swoją historię albo nie. No i co się nagle dzieje? Nagle on doznaje wizji, tak? Nagle on widzi na niebie znak, znak chrześcijański. O! I nagle co się dzieje? W tym momencie okazuje się, że od tego dnia, od tej chwili, kiedy on zobacza, widzi ten symbol Chrystusa na niebie i ten znak in hoc signum vinces, tym znaku zwyciężysz, uznaje religię chrześcijańską, tą wczesną chrześcijańską, za religię panującą, za religię, która będzie przez najbliższe setki lat dzięki niemu wprowadzana jako religia doktrynalna, jako religia, która, uwaga, doktrynalna, która staje się elementem państwowości. I teraz chrześcijanie, którzy byli piętnowani, którzy byli mordowani, którzy nie mieli racji bytu, którzy znaczyli swoje domy właśnie tym znakiem, który rzekomo, chryzmonem, hi i ro, do którego zaraz dojdę. A właściwie to powiem o nim teraz. Zatrzymajmy się na chwilę. Wiemy, że jest Konstantyn i że on zobaczył na niebie znak. Znak akurat, który dotyczy chrześcijan, tych pierwszych, najważniejszych chrześcijan, którzy znaczyli swoje domy, swoje relacje, którzy porozumiewali się znakiem z greki, hi i ro, pochodzącym od dwóch pierwszych liter imienia i słowa Chrystus, Christo. Jak wiemy w ogóle, teraz wróćmy na chwileczkę i zatrzymajmy się, weźmy głęboki wdech i otwórzmy się na to, co było wcześniej. W Grece w ogóle, ale też w Kabale, w religiach Bliskiego Wschodu. Wszystkie symbole, znaki, liczby, litery odnosiły się konkretnie do energii. One miały w sobie jakąś zawartość, zawartość mistyczną. Niesamowity przekaz. W tym układzie liter, jak zaraz Wam udowodnię, znajduje się dużo głębszy przekaz niż tylko to, że to jest imię Chrystusa. Natomiast Konstantyn, nie mając innego wyboru, wybiera właśnie ten element, ponieważ ludzie, którzy wierzyli w Jezusa, stali się dla niego realnym zagrożeniem, tak? On musiał coś zrobić z tym, że ci ludzie głosili miłosierdzie, potrzebę oddawania siebie w imię Boga, w imię wiary, w imię jednego Boga, no więc on wybiera gorsze zło dla siebie. Dla niego nie jest istotne to, czy jakiś tam Jezus przeżył ukrzyżowanie, czy go nie przeżył, czy Maria Magdalena była powiązana ze Świętym Graalem, czy wszystkie te elementy, tak jak apostołowie, rodzina Chrystusa, rodzina Jezusa, jego bracia, matka, przybrany ojciec i tak dalej, istnieją, czy oni gdzieś są. On ich za chwilę znomenklaturuje w bardzo prosty sposób. Wybierze ten znak i pokaże ludziom, którzy wierzą w Jezusa, że mają jedną drogę. Jeśli nie chcą zginąć, jeśli nie chcą skończyć tak, jak ich mistrz, mają jedną drogę wyboru. Muszą się poddać obowiązującym doktrynom, które zostaną dopiero stworzone. Konstantyn stał się sławny, słuchajcie, ale teraz idąc, stał się sławny, bo to on
wedle historii wprowadził religię chrześcijańską do panteonu, że tak powiem, głównych religii, tak? Imperializm połączył się z religią chrześcijańską i oto co się dzieje. No dzisiaj państwo watykańskie, państwo kościelne, przepraszam, i Watykan posiadają majątek nawet niewyobrażalny dla zwykłego człowieka, tak? Stają się potęgą i siłą, która posiada władzę polityczną. To jest rozwój i wynik tego, co zrobił Konstanty. Czy jakiś Jezus, czy Jezus, mistyk, Jezus prorok, który mówił o tym, że trzeba nastawić drugi policzek, kiedy nas uderzą, byłby w stanie to osiągnąć? Nie. Czy jego nauki, kiedy wchodził do świątyni, o tym, że nie należy gromadzić dóbr, że to jest złe, miałyby jakąś rację bytu dla Konstantyna i dla pozostałych, i dla kolejnych? Nie. Kompletnie. Czy jakakolwiek jego myśl, jego idea w tej najprostszej formie, formie, którą przejęli gnostycy oczywiście, którą przejęli ludzie, którzy zrzeszali się w tajnych stowarzyszeniach, o których będę mówiła dalej, którzy uciekali potem od tego, nie zgadzając się z doktrynami, z tym, co Kościół, jako Kościół czy instytucja połączona z państwem i z imperialistycznym podejściem, miały do powiedzenia. No nie. Ale teraz słuchajcie, istotne jest to, że Konstantyn dokonał wyboru, bardzo słusznego politycznego wyboru. Historia Jezusa w tym momencie schodzi na drugi plan. Jego rodziny, jego historii, tego, czy on był potomkiem rodu Dawida, czy on nim nie był, czy Maria Magdalena miała z nim potomków, co się z nimi stało i tak dalej, i tak dalej. To nie ma kompletnie znaczenia. Znaczenie ma to, że ludzie, którzy byli piętnowani, którzy byli prześladowani, zyskali oddech, zyskali szansę na życie, zyskali szansę na to, żeby funkcjonować, tak? Że ten ich ukochany znak, symbol, ta mistyka, którą przejawiali każdego dnia, ryzykując swoje życie, nagle stała się czymś, co jest namacalne, czymś, do czego oni mogą nawiązywać, co jest oficjalnie przyjęte. No więc co oni robią? Nawet jeśli była wśród nich grupa ludzi, którzy wierzyli i wiedzieli dokładnie, co się stało z Jezusem, co się stało z Marią Magdaleną, ze świętą Anną i z pozostałymi członkami tej grupy, nazwijmy to w ten sposób, nie miało to znaczenia, bo dla większości znaczenie miało to, że ich religia, to, w co wierzyli, co było dla nich najważniejsze, staje się czymś, co jest dowartościowane, co jest usankcjonowane. To, że to później nabiera doktryn, to, że to się staje później dokładnie opisaną historią, która nie ma nic wspólnego z naukami ich mistrza, nie ma żadnego znaczenia. Oni zyskali oddech, oni mogli żyć. I teraz słuchajcie, ważna rzecz. Przyjętym symbolem w ogóle, bo jeżeli mówimy o symbolach, o tym, co jest istotne, to jeszcze chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Kościół prawosławny uznaje Konstantyna, cesarza Konstantyna, za 13 apostoła. Patrząc na symbolikę w ogóle, warto, żebyście się zainteresowali kabałą i gematrią, ale to za chwilę. Na razie zobaczcie, spójrzcie na ten jeden element, w którym mamy liczbę 13, tak? Bo 12 apostołów to jest to, co znamy, co jest uznane powszechnie. Natomiast 13 apostoł, 13 jako liczba w ogóle, w Babilonii, na Bliskim Wschodzie, czyli znowu wracamy do tych złych religii, w ogóle tych ludzi i tak dalej, którzy są niedobrzy dzisiaj, a którzy jednak stanowią podwaliny naszej historii i o tym się nie da nie mówić. No, dla nich 13 to była liczba absolutnie pechowa, liczba diabelna. Liczba, która wprowadzała dysonans pomiędzy boskością a tym, co jest złe. Dalej mamy kolejny element, który dotyczy też samej symboliki chryzmonu. Bo to, co dzisiaj jest symbolem kojarzonym z kościołem chrześcijańskim, jest krzyż, tak? I mamy krzyż, ewidentnie Jezusa wiszącego na krzyżu, powieszonego, o którym mówiłam więcej, o tym samym powieszeniu, ukrzyżowaniu w pierwszym odcinku. Natomiast tutaj zobaczcie, co się dzieje. No racjonalne jest to, że Konstantyn nie mógł absolutnie wykorzystać krzyża, który był w jego imperium uznawany za wyrok śmierci, tak? Za męczeńską, niemalże katorżniczą śmierć, za coś okrutnego, za karę. W związku z czym musiał wybrać coś, co jest lepszym złem. Lepszym złem było wybranie chryzmonu, monogramu Chrystusa. Tego, że to mu się akurat ukazało, a nie krzyż, jak się później mówi. To jest jeden z pierwszych, najważniejszych elementów symboliki chrześcijańskiej. Chryzmon, hiro, monogram Chrystusa. I on wybrał ten znak. Ale ponieważ doskonale wiedziano, i on sobie zdawał sprawę, i późniejsi
którzy nastąpili, pierwsi papieże, uczestnicy soborów, wszystko, co się zaczęło dziać, czyli Kościół, który zaczynał nabierać kształtów, doktryn i tego, że odchodzimy od tego, że Bóg jest w nas, a mamy nastawiać drugi policzek i dać się bić w zamian za to, że mamy powiększać swoje wpływy i że tak powiem, manipulować masą ludzi, którzy mają wierzyć się na zbać, czyli bazujemy na strachu. Krzyż zaczął się coraz częściej pojawiać. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Spójrzcie na chryzmon. To jest pierwszy symbol chrześcijaństwa. Symbol, który jest związany generalnie z triumfem, z symboliką wygranej, symboliką wszechrzeczy. Przesuńmy sobie ramiona. Odsuńmy to wypukłe P. Przesuńmy ramiona. Zobaczcie, co się stanie. Zostanie wam z tego krzyż. Krzyż jako symbol umęczenia, jako symbol pokuty, jako symbol oddania. Zobaczcie, co dzieje się z Kościołem przez kolejne lata, przez kolejne setki lat. Kościół staje się symbolem pokuty, poddania. Oddania tego, co Jezus nam zostawił. Nie, tak na początku nie było. Na początku Jezus dał nam triumf, dał nam wygraną, dobra nad złem. Dał nam poczucie, że zmartwychwstaniemy, dał nam poczucie, że jesteśmy częścią boskości i że Bóg jest w nas. I że On jest w naszych działaniach, w naszych odczuciach, w naszych emocjach i że możemy Go znaleźć wszędzie. Czy łowimy ryby? Czy chcemy chodzić po wodzie? Uwierzcie, a będzie Wam dane. Nie, nie, nie. To jest ten symbol, który o tym mówi. Ale krzyż już o tym nie mówi. Konstantyn zbudował imperium religijne. On dał podwaliny do tego, żebyśmy uwierzyli w to, że jesteśmy poddanymi wyższej instancji, że ta instancja ma na nas generalny i absolutny wpływ, że musimy wierzyć w jedną, jedyną wiarę, że nie mamy żadnego innego wyboru i że właściwie naszym wyborem jest tylko zło, jeśli mamy to wybrać i tylko to, że pójdziemy do piekła, ewentualnie do czyśćca, jeśli będziemy dobrze się nawracać i dobrze spowiadać. To nie ma nic wspólnego z początkami religii. Pamiętajmy, że chryzmon jako chryzmon, monogram Chrystusa, był wyrazem i symbolem triumfu. Że w greckim rozumieniu symboliki to był wyraz wyjątkowej mocy i energii. Że idąc dalej w ogóle i wcześniej, ułożenie wszystkich tych elementów i przełożenie ich powoduje, że możemy naturalnie wrócić do religii Sumerów, do wierzeń Majów, do kultury Nazca, do tych pierwszych, mających o tysiące lat wcześniej swoje podwaliny. Ale kogo to obchodzi, tak? Mamy religię przodującą, mamy religię, która nakazuje nam wiarę w jednego, jedynego Boga. I teraz zobaczcie, jak kształtuje się nasz sposób myślenia. Mając do wyboru piekło, ale też wiarę w jedynego Boga, który został usankcjonowany i w Jezusa, który jest odkupicielem, którego historia prawdziwa tak naprawdę nie musi mieć wiele wspólnego, ale kogo to obchodzi? My wierzący nagle, mając przed sobą naszego cesarza Konstantyna, i mając to poczucie, że nagle wygraliśmy nasze życie zgodne z tym, w co wierzymy, nie chcemy zastanawiać się nad tym, co jest ważniejsze. Chcemy czuć, że nasza wiara jest ważna i że ona staje się najważniejsza, tak? Że ona staje się tym nadrzędnym elementem, że nie musimy dlatego ginąć, że naszego życia nie muszą rozszarpywać lwy, tygrysy i nie musimy walczyć z gladiatorami, cokolwiek. To był początek. To był początek tego dwutorowego kierunku historii. Jeden to jest ten gładki element, który prowadzi nas od chryzmonu, który będzie nas prowadził przez kolejne odcinki. A drugi to jest ten element, który prowadzi nas przez tę historię, która zadaje milion pytań. Co stało się z Jezusem, a jeśli nawet On umarł na krzyżu? To co stało się z Marią Magdaleną i z dziesiątkami innych osób, które mu towarzyszyły. Gdzie zostali ich potomkowie, co się z nimi stało dalej, kto o nich mówił, kto o nich pamiętał, co stało się z ich nauczaniem i z tym, co chcieli nam powiedzieć. Bo jeśli przyjmiemy, że Ewangelie pisane 200 lat później, minimum 200 lat później, jeśli nie więcej, przetwarzane wielokrotnie podczas różnych soborów, tak? Na podstawie tego, co Konstantyn powiedział, oto będzie religia panująca, tak? Z jednym Bogiem. To jakie to mamy pole manewru w tym momencie, tak? Co możemy zrobić my? Możemy tylko kręcić się wokół, będąc poddanymi cesarza, możemy kręcić się wyłącznie wokół jednej wybiórczej części tej układanki. A teraz weźmy głęboki wdech i wyobraźmy sobie, że dzisiaj, trochę czasu później, mamy możliwość zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę
i jakie tak naprawdę ścieżki mogły prowadzić przez tą pierwszą historię, która doprowadziła nas do dzisiaj i która powoduje, że dzisiaj mogę Wam opowiadać o tym, co ja wiem, a Wy możecie mi powiedzieć, co o tym myślicie i powiedzieć mi, co chcecie usłyszeć w następnym odcinku, bo ja już wiem, co Wam opowiem, ale może ktoś z Was ma jakiś kierunek, czy ma jakąś wiedzę, która może nas ukierunkować i pozwolić na to, że ta dyskusja będzie jeszcze ciekawsza niż jest. Bo na razie mamy bardzo dobre wprowadzenie. Drugi odcinek i naprawdę dziękuję Wam za wszystkie uwagi, propozycje i wszystko to, co mówicie. Ja to wszystko, tego wszystkiego słucham, za to wszystko dziękuję i chcę więcej, bo dzięki Wam ja wiem, że to, co robię, ma wartość, że te książki, które piszę, że ta praca, którą wykonuję całkowicie niezależnie, jest cenna. I że ta moja pasja może Wam pozwolić na to, żebyście otworzyli siebie bardziej na to, żeby poznać to, co Was otacza. I historię, która jest najcudowniejszą przygodą, jaka kiedykolwiek mogła się nam przydarzyć i jaka kiedykolwiek będzie mogła się nam przydarzyć w udziale. Kochani, jutro kolejny odcinek, właściwie to już dzisiaj, bo jestem nieco opóźniona. Dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną. Dziękuję Wam za to, że dzięki Wam mogę robić to, co robię z pasją, oddaniem i całkowicie niezależnie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Tajemnic Historii.